Tak sobie wyobrażałem, że efektem dzisiejszej dyskusji, jak się wydawało, która powinna się skoncentrować wokół sporu, czy Federacja, czy Europa Państw, Ojczyst, że będę mógł powiedzieć coś na temat mojego przekonania, że gdzieś tkwimy cały czas sposobem myślenia w odległej przeszłości, gdzie świat nas krzywdził na tyle, że nie jesteśmy w stanie normalnie rozmawiać o kwestiach. Bardziej pragmatycznych niż wybory głęboko ideowe. Wydawało się, że będziemy dyskutowali zażarcie czy Federacja, czy Europa państw, ojczyst, a tymczasem tej dyskusji w ogóle nie było. I z jednej strony chciałem powiedzieć, że traktuję to jako przejaw normalności, że coraz mniejszą mamy skłonność do dyskutowania tylko i wyłącznie o fundamentach i o wizjach. Że zaczynamy rozumieć wagę konkretnych rozwiązań, rozwiązań, które są istotne z punktu widzenia tego co dzisiaj mamy przed sobą do rozwiązania, do podwignięcia, do zmierzenia się z czymś jako problemem, często technicznym, często może mniej takim wyrazisty i właśnie Fundamentalnym. Ale z drugiej strony muszę Państwu powiedzieć, że wydaje się, że gdzieś w tym procesie, procesie normalnie też od czasu do czasu trzeba sobie zafundować jakiś spór o ideę, spór o wizję przyszłości. Jeżeli słyszę jednocześnie od Pana Profesora Najdera stwierdzenie, że on już w ogóle nie chce rozmawiać o federalizmie, bo federalizm w Polsce urósł termin został tak wykoślawiony, że jest w zasadzie równy z obelgą. To ja muszę powiedzieć, po pierwsze, nigdy tego nie czułem, po drugie, się z tym głęboko nie zgadzam, bo oczywiście abstrahując nawet od pięknych tradycji federalistycznych, gdzie postacią no, nie był sam marszałek Piłsudski, jako przecież sztandarowa postać polskiego federalizmu, to z drugiej strony słyszę to, że w wymiarze praktycznym Proszę państwa, jesteśmy, no może jak Jacek Seriusz-Wolski to powiedział, w jednym procencie, ale za chwilę może jeszcze bardziej, tak powiem na drodze, do zwycięstwa federalizmu w praktyce funkcjonowania Unii Europejskiej w dniu dzisiejszym. Więc warto ten spór jakoś toczyć, warto próbować używać jednak nie tylko starych kluczy w rodzaju, w roli wytrychu do współczesności, do współczesnych problemów, ale warto te klucze starać się dostosować do tego, aby mogły odpowiadać na nowe wyzwania. Proszę Państwa, warto powiedzieć sobie wprost, że stoimy w obliczu konkretnych problemów. Ja pytałem Jacka Sariusz-Wolskiego o to, dlaczego jest tyle dramatycznego napięcia w debacie co do przyszłości Unii Europejskiej w, w instytucjach europejskich. Odpowiedział grzecznie i tak powiem, z, rozumiem, z patriotyzmem instytucji europejskiej. powiedział, że to jest poważny problem. Ja podejrzewam, że choć częściowo to jest dramat, histeria, czasami na użytek urządzane na użytek konkretnych rozwiązań. Bo nic tak dobrze nie wychodzi, jak wywołanie najpierw zagrożenia po to, aby uzyskać akceptację do jakichś konkretnych rozwiązań. Stara metoda, sprawdzająca się zawsze. I z tego punktu widzenia pewien spokój, właśnie niechęć dotoczenia sporu o wizję w Polsce ja traktuję jako naszą wielką szansę. Przykładem jest to, że też przecież po doświadczeniach braku społecznej akceptacji. Dla Traktatu Konstytucyjnego Europejskiego w wydaniu francuskim doczekaliśmy się inicjatywy ministra spraw zagranicznych Niemiec, który ja traktuję jako przejaw tyle samo raczej konkurencji wewnętrznej niemiecko-niemieckiej, jak i być może konkurencji francusko-niemieckiej. Nie traktuję tego jako posiadanie przez kogokolwiek pomysłu, jak przekonać społeczeństwa państw europejskich do jakiegoś nowego rozwiązania. Wydaje się, że tu mamy do czynienia z próbą raczej szukania rozwiązań, które mają dać szansę na doraźne rozstrzygnięcia korzystne z różnych punktów widzenia. Pan doktor Cichocki powiedział jedną rzecz, którą chciałbym zwrócić uwagę na rolę Niemiec. Ja uważam, że to jest rzeczywisty problem, przed którym stoi polska polityka również. Bo oczywiście z jednej strony można mówić o tym, dramatyzować, że nie ma przywództwa w Europie, a z drugiej strony ciągle są głosy o zagrożeniu hegemonistyczną praktyką niemiecką. No to jak? To jest hegemon, który nie jest liderem czy odwrotnie. To według mnie prowadzi do pytania o to, jaka będzie rola Niemiec w zmieniającej się Unii Europejskiej i jak Polska powinna się do tego ustosunkować. Rola Niemiec została ujawniona według mnie w tak sposób ewidentny, bardzo mocny. Ona była od samego początku niesłychanie istotna, ale przez traktat lizboński. No bo tam było postawione na rozstrzygnięcia głównie w wymiarze polityki państwowej rządowej, więc siłą rzeczy okazało się, kto jest ten silniejszy. Kryzys europejski pogłębił to wrażenie. No bo do kogo się trzeba zwracać, aby w kryzysie finansowym pomógł? No, do tego, kto ma tych finansów najwięcej, do najbogatszego kraju. I to jest problem, co zrobimy ze nowym zjawiskiem, to znaczy ujawnioną bardzo mocną pozycją Niemiec. To jest problem także Polski w sytuacji, kiedy następuje. Możemy się spierać. Pęknięcie Unii, czy Europa paru prędkości się ujawnia, czy inne rodzaje rozsypują się pewne koncepcje, które ujawniają jedno, że, że tak naprawdę ta przyszłość europejska będzie w znacznej mierze współkształtowana przez najważniejsze państwa. Dzisiaj rzeczywiście tym państwem najważniejszym, najsilniejszym wydają się być Niemcy. W tej procesie pękania Unii w różnych innych aspektach funkcjonowania, no nawet w polityce bezpieczeństwa, czy może towarzyszącej temu obszarowi, no widać także regionalizację. No przecież szczególne relacje francusko-brytyjskie, no są tego zapowiedzią. I to w związku z tym nie idzie po po najsilniejsi, najsłabsi, wschód, zachód, to idzie po zupełnie innych szwach budowania pewnych szczególnych porozumień. Proszę Państwa, ja nie chciałbym tej dyskusji tutaj ani kończyć, ani podsumować, ale jedną rzecz muszę powiedzieć. W duchu właśnie tego pragmatyzmu, próby mniej rozmawiania o wizjach, a bardziej o konkretnych rozwiązaniach, faktycznie niewiele wyszło z polskich marzeń o tym, aby Unię Europejską uczynić obszarem wspólnej, mocnej polityki obronnej i bezpieczeństwa, wspólnej polityki zagranicznej. Z tego trzeba wyciągać daleko idące wnioski. W moim przekonaniu również warto się zastanowić nad tym, jak konkretne rozwiązania, które wprowadzaliśmy w życie, bo to jest i sześciopak, to jest także i pakt fiskalny, jak one będą wpływały na realizację polskich planów, znalezienia się, jakkolwiek byśmy zdefiniowali, najważniejszy, sto, najważniejszy krąg e, szyb, przyspieszonej integracji. Jak one wpływają na realność polskich planów, aby odgrywać istotną rolę w przyszłej Unii Europejskiej, jeśli się zgadzamy, że tą rolę, to miejsce będzie wyznaczało zaangażowanie w pogłębienie integracji europejskiej. Pozycja ekonomiczna, ale również przynależność do strefy euro i do strefy Schengen, bo tak w tej dyskusji to odnotowałem. Pytanie jest bardzo prozaiczne czy sześciopak i pak fiskalny w jakim stopniu one wpłyną na polską szansę znalezienia się w strefie euro? a może precyzyjnie powiedzieć, na ile wpłyną na szansę dobrego funkcjonowania w strefie euro, jeśli te polskie ambicje zostaną teraz albo w przyszłości zrealizowane. Niewątpliwie warunki funkcjonowania będą o wiele trudniejsze, chyba że postawimy na przekonanie, że zapisy paktu fiskalnego to zapisy. A praktyka będzie inna, to znaczy, nikt nikogo nie będzie karał. Ja osobiście sądzę jednak, że Unia idzie w kierunku większego rygoryzmu. I dzisiaj podtrzymując przekonanie moje własne o tym, że szanse Polski, to jest właśnie zakopanie Polski w proces integracji po sam czubek głowy, to musi oznaczać podźwignięcie problemu, jak nie tylko i kiedy, ale jak znajdziemy się w strefie euro i jak w niej będziemy funkcjonowali przy warunkach zmienionych przez sześciopak i przy warunkach zmienionych przez pakt fiskalny. To są praktyczne problemy i warto na ten temat rozmawiać. Warto rozmawiać w związku z tym także, wspierać się, dyskutować, co można zrobić, aby zwiększyć legitymację pogłębionej integracji europejskiej. Co zrobić, aby utrzymać poważny poziom akceptacji dla takiej roli Polski w Europie w ramach polskiego społeczeństwa? Stąd cieszę się na kolejny temat debaty, jakim mają być te właśnie problemy. Dziękuję bardzo.